Hej, jestem właśnie pod Galerią 44. Jest to miejsce, w którym można napić się gorącej herbaty oraz gorącej czekolady, ale też kupić tomik wierszy Joanny Lasockiej. Porozmawiajmy z autorką tego tomiku. Dysonanse. Czujemy się rozdarci między sercem a obowiązkiem. Jakbyśmy nie wiedzieli, że najwyższą powinnością jest kochać drugiego człowieka. W konflikcie między ciałem a duchem zwycięża ciało, gdy nie chce się trudzić, by być człowiekiem, a wystarcza status najdoskonalszego zwierzęcia. Powiedz mi, Jasiu, od kiedy interesujesz się poezją? Właściwie to chyba od zawsze. Poezja była jakoś w moim życiu, od kiedy pamiętam. Tak naprawdę jak byłam bardzo mała, to pisałam pierwsze swoje wiersze. A ile miałaś lat, jak powstał twój pierwszy wiersz? To było jak właśnie miałam 5 lat, był wiersz, dla mnie mało wyszło. Ale taki z poważniejszych, ciężko mówić o poważniejszej, mniej poważnej twórczości, bo ja po prostu zmieniałam się i zmieniały się w ten sposób też moje wiersze. Od czerpiesz inspirację na tworzenie swojej poezji? Z życia, tak najprościej rzecz ujmując. Życie, niektórzy mówią, ci co tworzą filmy, że życie pisze najlepsze scenariusze. A dla mnie życie jest najlepszą inspiracją, jeżeli chodzi o tematy do wierszy. Coś, co mnie spotyka, rzeczy, które przeżywam, to jest dla mnie najlepszy temat do tego, żeby coś napisać. A nie nudzi cię pisanie wierszy? Nie wiem, dlaczego miałoby mnie nudzić. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić czegoś takiego, że piszę wiersze i jestem tym znudzona. Czasami jestem zapracowana, zmęczy mnie to. Kiedy próbuję za wszelką cenę coś powiedzieć, jakoś to wyrazić, a nie potrafię znaleźć odpowiednich słów. Ale na szczęście to nie jest tak, jak w przypadku, nie wiem, projektów w szkole, że masz deadline i musisz oddać pracę do jakiegoś terminu. Nie, bo wiersz może powstawać ile chce, on rządzi się zupełnie innymi prawami. Właśnie, a dlaczego taki tytuł wiersze przedwczesne? To jest przekrój przez dorastanie. Bardzo, bardzo burzliwe, bardzo trudne i często bardzo bolesne. Niektóre z tych wierszy nie powinny powstać w tak młodym wieku, jak to kiedyś określiła i moja mama, i jak sama to odczuwałam, że część z tych wiersze to jakby moje dzieci, były urodzone za wcześnie. A gdzie można nabyć taki tomik wierszy? Miejsc jest kilka. Można kupić bezpośrednio u mnie. Można kupić tutaj, w Galerii 44. Można kupić je też w bibliotece szkolnej w Kasprowiczu. Oraz na stronie internetowej wydawnictwa Mamiko i na stronie internetowej księgarni Matras. Ceny są różne. W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ile kosztuje w matrasie, ale ja sprzedaję za 12 zł. Komu polecisz tomik? Tomik polecę każdemu, kto jest i zainteresowany poezją, kocha ją, ale niekoniecznie, może ją po prostu lubić, może go ciekawić, ale także każdej osobie, która jeszcze nie jest przekonana do poezji, która nie lubi długiego wczytywania się w utwory, którego to nuży. To jest idealne rozwiązanie dla nich, ponieważ te wiersze są naprawdę krótkie i chciałabym dotrzeć do największej liczby osób, przekazać im pewną treść, zmusić do jakiegoś myślenia, do pewnej refleksji. A planujesz wydać kolejne tomiki wierszy? Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że mi się uda. Chciałabym, żeby następnym razem było trochę inaczej, żeby nakład był większy. Może, żeby nie musiało się odbywać też z wkładem własnym. Okej, dziękuję ci bardzo za rozmowę.